Siemano, witamy na kanale Kow Garage. Dzisiaj testujemy odmrażacz do zamków. Zapraszamy. Dzisiaj przetestujemy dla Was taki specyfik, którym jest K2 Gerbazy. Jest to takie pudełeczko, zbiorniczek z odmrażaczem do zamków. Jako, że mamy w tym momencie minus 11 stopni i akurat w jednym z aut zamarł zamek, jest to świetna okazja, żeby właśnie przetestować ten produkt i sprawdzić, ile tak naprawdę jest wart. Co ciekawe, produkt jest bardzo tani, bo kosztuje około 3-4 zł, więc nie jest to duży wydatek. No a jeśli macie starsze auto, które nie otwiera się z pilota, tylko normalnie trzeba kluczykiem przekręcić, no to myślę, że jest to ciekawa propozycja do sprawdzenia. Także zaraz zabieramy się za sprawdzenie, czy ten produkt działa. W Gerwazym jest taka końcóweczka śmieszna. Ona powinna rozpryskiwać, no o, widzicie, bez tej końcówki jest po prostu jak w sprayu końcówka. No i możemy nałożyć i to będzie psikać. Tu jest taka mała dziurka od góry jeszcze. Także to wsadzałem po to, żeby zamek po prostu się otworzył, czyli było dojście do środka, no i wpsikujemy zamek. No i zobaczcie, tutaj mamy zamarznięty wlew paliwa, ponieważ kluczyk nam wchodzi tylko do połowy, więc nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. No i teraz sprawdźmy, czy nasz Gerwazy temu zaradzi. Wciskam w środek mniej więcej, no i trochę, ups, zostało. No dobra. I zobaczymy, czy specyfik dostał się do środka. No jak widać chyba... O! Weź jeszcze napsikaj. Napsikam jeszcze, dokładnie. Nie wiem, czy kluczyk powinien wejść głębiej, czy nie. Wiesz co, weź spróbuj tu napsikać. Bo to też lubię. Dziwnie pachnie. Tylko chemią, no. Dobra, a jeszcze ciekawi mnie, czy właśnie może tutaj same boki tego. Widzisz, bo ta klapka się nie chce ruszyć. Mhm. Ona jest na gumie i guma się zwarła. Może trzeba by to ogrzać o polarzu lekko. Żeby ten lód z zewnątrz puścił. Bo ja nie wiem, czy będzie widać, ale bo ta właśnie, klapka bo się tutaj kręci. Cała się klapka rusza. Chyba się powinna przekręcić, tak. Nie? Zapierdol tego Gerwazego naokoło. No i dobra, no sytuacja wygląda taka, że póki co nie udało nam się otworzyć klapki, a autko trzeba zatankować, więc musimy sobie jakoś poradzić. No i tutaj z pomocą przychodzi nam opalarka. O, jak ładnie znika wszystko. Także nagrzejemy to i miejmy nadzieję, że się otworzy. A ogólnie doszliśmy do takich wniosków, że po prostu chyba sam ten specyfik, czyli nasz Gerwazy, raczej jest do odmrażania samych zapadek w bębenku, a nie do takiego odmrażania tutaj zamarzniętej klapki. A wygląda na to, że właśnie ona przymarzła sama w sobie po prostu do całej budy, a nie kluczyk. Bo tak jak widzieliście, kluczyk najpierw nie wchodził cały, po psiknięciu już wszedł, więc wydaje mi się, że ogólnie zadziałało. Tylko właśnie problem pojawił się przy tym, że zamarznięta była cała klapka, a nie o. No i dobra, czas na małe podsumowanie, jak sprawdził nam się ten produkt. No i cóż, ja bym tutaj ocenił chyba na 3 na 5 gwiazdek.
Z tego względu, że tak, wydaje mi się, że specyfik zadziałał, jeśli chodzi o sam ten bębenek w zamku i tam nam kluczyk wszedł i spoko. No ale tak jak widzieliście, pojawił się drugi problem, że sama klapka nie chciała się odkręcić, więc na dobrą sprawę, no problemem jest to, że to nie wystarczy, żeby na przykład odkręcić taką klapkę, więc to jest minus. No inaczej mogłoby być przy problemie, gdybyśmy nie mogli otworzyć po prostu auta, tak? Czyli drzwi. Więc wydaje mi się, że do takich zastosowań może się to sprawdzić, no ale niestety w naszym teście no, nie udało się tego sprawdzić. Więc tak jak mówiłem, ode mnie 3 na 5. Wydaje mi się, że warto mieć takie coś zawsze w kieszeni. No bo kto wie, może akurat się przyda. Ale cóż, no nasz test myślę, że nie dowiódł 100% skuteczności tego specyfiku. No ode mnie ocena 2, a może nawet 1,5 na 5, ze względu na to, iż no zazwyczaj jak mamy otwierać drzwi, to też zamarzły jakieś gumy, a ten środek rozpuszcza lód, ale jeśli jest go dużo, to po prostu już nie daje rady, no i trzeba użyć najlepiej opalarki, bo innego wyjścia nie ma, po prostu wjechać w miejsce, gdzie jest plusowa temperatura. No a środek sam jako stricte do zamków, bo do tego służy, to myślę, że może się nadać, no bo tak jak na filmie widać, klucz się włożył, tak? Czyli zamek odmroziło. To prawda. I jeszcze takie spostrzeżenie, jeśli zdecydujecie się na zakup, bo często można to kupić czy w supermarketach, czy nawet na stacjach benzynowych, to pamiętajcie, żeby nie trzymać tego w aucie, no bo jeśli nie możecie go otworzyć, no to nijak nie dostaniecie się do środka po środek. No i przy zakupie oczywiście użycie kodu rabatowego KOWGARAGE. Tak, kod działa póki co w zerowej liczbie sklepów, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, siema! Siema!